Siema, siema, ja jestem Sopkan. Witam Was w kolejnym odcinku z Top 5. Dzisiaj zaprezentuję Wam Top 5 glitchów w GTA San Andreas. Jeżeli Ty masz pomysł na następny odcinek z Top 5, napisz w komentarzu. No i bez pewnego gadania przechodzimy do odcinka. Miejsce piąte. Na miejscu piątym znalazł się glitch, który znajduje się na molu w Los Santos. Dzięki temu glitchowi wejdziemy w tekstury pewnej ściany, która znajduje się na molu. I w łatwy sposób możemy zgubić tam policję. Z tego co wiem, działa to na Sampie, czy działa na MTA, to nie wiem. Macie sobie sprawdzić, jak ktoś jest zainteresowany. Ale tu jakbyście wyprzedzili policję i tu wskoczyli, to nie ma chuja, żeby was złapali. Fajny glitch, polecam. Miejsce czwarte. Teraz przenosimy się do domu CJ'a, bo na miejscu czwartym znajduje się glitch, w którym do wykonania tego glitcha jest nam potrzebna bazooka, jakoś tam amunicję. Wchodzimy do domu, gdy mamy już potrzebny asortyment. Wchodzimy na piętro, przechodzimy do przebieralni i podchodzimy do lustra. Mierzymy i strzelamy. Jak widzicie sami, przenikają strzały z bazooki. Wybuchają tam gdzieś w oddali. Widać ogień w lustrze, lecz jednak jak się odwrócimy, no go nie ma. Ciekawy glitch, polecam samemu potestować. Miejsce trzecie. Na miejscu trzecim uplasował się glitch, który znajduje się w siłowni w Los Santos. Gdy wejdziemy na siłownię i włączymy jetpacka Commodore Rocketman, macie ją na ekranie, i polecimy jetpackiem do góry w prawym rogu, to wylecimy nad mapę i będziemy tam mogli znaleźć ludzi, łopaty, bronie, interiory i inne różne nawet fajne rzeczy. Będziemy się mogli dostać nawet do Liberty City. Jak chcecie wiedzieć, jak się tam dostać, to napiszcie w komentarzu i zrobię wam o tym odcinek. Bardzo fajny glitch, polecam. Miejsce drugie. I miejsce drugie, na którym znajduje się glitch, do którego będzie nam potrzebny Monster Truck i gdy najedziemy przednim prawym kołem Monster Trucka na samochód, to albo zniknie, albo zostanie wybity w powietrze, lub odrzuci nas w powietrze, lub gdzieś nas po prostu odrzuci tam w tył, tak na przykład jak mi odrzuciło na ekranie, lub po prostu wybije samochód do góry. Bardzo ciekawy glitch, polecam się samemu z nim pobawić. No bo fajna zabawa, no. Miejsce pierwsze. I oczekiwane miejsce pierwsze, na którym znajduje się glitch o nazwie Zombie. Sam gdy się dowiedziałem o tym glitchu, to się zdziwiłem. Do wykonania tego glitchu będzie nam potrzebny samochód i randomowy pet, czyli człowiek z GTA i jakaś lakiernia. Ja użyłem tej niedaleko Grove Street. Jedyne co musimy zrobić, to zdenerwować jakiegoś przechodnia, tudzież kierowcę. Mi do tego zadania przyszedł Balas, który akurat przejeżdżał. To jak mamy już wszystkie rzeczy, to prowokujemy daną osobę, tak żeby za nami biegła. Jak zacznie za nami biec, to wsiadamy do pojazdu i powoli udajemy się z pedem do środka i po zamknięciu bramy od lakierni, gdy już się przymaluje pojazd, to człowiek będzie zmieniony w nieśmiertelną osobę. Istny zombie. Nie będzie się go dało zabić w żaden sposób, no chyba, że go jakoś tam utopimy czy coś. Ale glitch ciekawy, więc zasłużone miejsce numer 1. Polecam. I oto odcinek dobiegł końca. Jak Ci się spodobał i chciałbyś kolejny, lub jak wspomniałem w trakcie odcinka, odcinek jak dostać się do Liberty City, napisz w komentarzu. Strzel suba, jak chcesz na bieżąco i zostaw lajka, jak się spodobało. Był z Wami Sopkan, trzymajcie się, do następnego, yo!